Często trudne sprawy rodzinne mają swój finał w sądzie. Przykładem jest jedna z rodzin w Łękawicy. Akt oskarżenia, który wpłynął do sądu rejonowego w Tarnowie, obejmuje trzy zarzuty. Dwa z tych zarzutów dotyczą przestępstwa gróźb karalnych, czyli kierowanie gróźb karalnych, groźba popełnienia przestępstwa na szkodę innej osoby lub osoby jej najbliższej. Natomiast trzeci z zarzutów objętych aktem oskarżenia dotyczy przestępstwa naruszenia nietykalności ciała. Kontekst sprawy jest rodzinny, ponieważ zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzeni są to osoby stanowiące rodzinę. W tej sprawie rozprawa została wyznaczona na dzień 25 września. Na chwilę obecną nie jest jasne, czy rozprawa będzie się toczyła jawnie, czy z wyłączeniem jawności. Niekiedy w sprawach konfliktów rodzinnych jawność jest wyłączana. Czy tak będzie i w tym przypadku? Dowiemy się tego podczas pierwszej rozprawy.